Basiu, a co ty lubisz robić w wolnym czasie? Jeździć na rowerze. Aha. Jeździć na rowerze. Jeździć na rowerze. Czyli rower? Yes. Tylko rower? Tak. Codziennie? Z radością? Tak. Do Teatru Polskiego? Tak. Gdzie się urodziłaś? W Zabrzu. Ślązara? Mhm. Ale Ślązara, śląska rodzina, czy tylko w Zabrzu ludność napływowa do Zabrza, czy prawdziwa śląska od pokolenia ludność rodzina? Napływowa, ale uważam się za prawdziwą Ślązarę. A mówiło się w domu po śląsku? Nie. A cóż to był za dom, w którym ty się wychowywałaś? Wspaniały. Czym się objawiała ta wspaniałość? Ogromnym ciepłem. Bardzo lubię krótkie, zwięzłe śląskie odpowiedzi. Kiedy zaczął się w twoim życiu teatr? W Zabrzu. Czy to było w Zabrzu? Tak, ponieważ miałam sąsiadkę, Beatę Orzuk, która teraz mieszka w Londynie. I ona studiowała w krakowskiej szkole teatralnej. Mhm. Mieszkała naprzeciwko. Czyli starsza koleżanka, która tak. Już studiowała. Tak. No ale w jaki sposób ona cię wciągnęła? Ona mnie nie wciągała, ja ją zawsze podziwiałam. Aha, czyli ty ją podziwiałaś i chciałabyś być tak jak ona? No, nie, nie za bardzo. Ale czy ty na przykład, nie wiem, chodziłaś do jakiegoś kółka teatralnego, nie. Gdzieś w domu kultury, jakiś teatr, nie. Nie wiem, akademie szkolne, czyli to jest taka standardowa procedura w przypadku wielu aktorów? Nic takiego się nie... Jeśli chodzi o akademie szkolne, kiedyś brałam udział w jednej akademii, ale tak się spieszyłam, że nie potrafiłam powiedzieć, zapomniałam wierszyka, którego się nauczyłam. I to była ta jedna akademia, tak. Po prostu nie wystąpiłaś i zapomniałaś tekstu. Tak, znaczy stałam, ale... Aha, ale bez tekstu. Bez tekstu. Mhm. A to co spowodowało, że postanowiłaś wybrać się do szkoły teatralnej? To był swego rodzaju żart. I ktoś miał się dostać, a ja po prostu towarzyszyłam temu komuś i tyle. Czyli ty pojechałaś, bo to był Kraków. Tak. Krakowska Szkoła Teatralna. Tak, no i złożyłam tam papiery. Mhm. Ale rozumiem, dla towarzystwa, dla jakiejś koleżanki czy kolegi? Dla kolegi. Dla kolegi, który miał, który chciał się dostać do tej szkoły. A ty mu towarzyszyłaś i po prostu złożyłaś dla żartu te papiery też. No, dla wsparcia. Dla wsparcia. I przeszłaś przez egzaminacyjne sito. Tak. I cię przyjęli. Tak. Przechodzisz przez egzaminy. Na koniec znajdujesz swoje nazwisko na liście. Jesteś przyjęta do Krakowskiej Szkoły Teatralnej. I co sobie wtedy myślisz? Szczerze mówiąc, to nie za wiele myślałam. Mhm. Po prostu się cieszyłam, ponieważ... przyjaciele się bardzo ucieszyli. Mhm. Rodzina też. A rodzina też się ucieszyła? A rodzice wiedzieli o tym, że ty w ogóle... Tak. Wiedzieli. Tak. Te 4 lata dla ciebie w Krakowie, to co to był, to był za czas? No to była jedna wielka przygoda. Mhm. Tylko tyle? Myślę, że to dużo. Jaki był twój pomysł na to, gdzie powędrować dalej, co zrobić ze sobą po szkole? Chciałam razem ze swoim kolegą z roku, mhm. Właśnie, panem Grzegorzem Gzylem, aha. Zdawać do... zdawać, no. Próbować dostać się do teatru w Gdyni. Opowiedziałam... A do Teatru Miejskiego w Gdyni, czy do Teatru Muzycznego? Do Teatru Muzycznego. Do Muzycznego. Mhm. No i przygotowywaliśmy razem jakiś występ. Wtedy dyrektorem szkoły teatralnej był pan Jerzy Trela. Mhm. No i on stwierdził, że Gdynia to nie za dobry pomysł i poprosił, żebym spróbowała zostać w Krakowie, zagrać w Teatrze Słowackiego. I tak też zrobiłaś. I tak zrobiłam. No, trzeba się słuchać oczywiście rektora Treli, to jest jasne, ale to było tak, że po prostu tam zapukałaś, powiedziałaś, że dzień dobry, że bardzo bym tutaj chciała zagrać. Czy ta propozycja przyszła z teatru? Jak to było? Jak ten debiut w Teatrze Słowackiego wyglądał? To była propozycja zagrania roli Kory, mhm. W nocy listopadowej. Mhm. No i zagrałam tę rolę i już zostałam w tym teatrze. Na 2 lata chyba, albo 3, jakoś tak. Mhm. A to był udany debiut, jak dzisiaj patrzysz na tę rolę? Myślę, że tak. Ale miejsca nie zagrzałaś.
na bardzo długo w Teatrze Słowackiego w Krakowie, bo to była kilka sezonów, ale z Krakowa nie uciekłaś tylko. Nie, wyjechałam z Krakowa. A gdzie wyjechałaś? Do Paryża. Do Paryża? Tak. A dlaczego? Uważałam i zresztą teraz też tak uważam, tylko teraz no już jest troszeczkę inaczej, że aktorstwo czy uprawianie tego zawodu powinno być czymś, co sprawia radość. A tobie nie sprawiało radości? Przez pewien czas nie i tyle. No ale jednak do teatru wróciłaś. Wróciłaś do Krakowa, to był teatr ludowy, prawda? Czyli jednak. Tak. Dlaczego? Myślę, że nie wszystko można wytłumaczyć racjonalnie. Mhm. Po prostu wróciłam do teatru, jakoś nie zastanawiałam się nad tym. A dobrze ci było w tym teatrze ludowym? Tak. W każdym teatrze, w którym byłam, było okej. Ale w teatrze ludowym nie tylko grałaś, ale też w pewnym momencie podjęłaś się reżyserii. Tak. Ponieważ akurat czytałam poetę zamordowanego Guillauma Apollinaire i słuchałam namiętnie Toma Waitsa i pomyślałam sobie, że to byłoby dobre małżeństwo na scenie. I dlatego. I próbowałam to jeszcze połączyć z okresem niebieskim Pabla Picassa i pomyślałam sobie, że jeśli znajdę dwójkę aktorów, która będzie się chciała ze mną spotkać i coś ulepić z tego, to super, no i udało się. Ale to było coś po tym doświadczeniu pierwszym reżyserii, o czym ty sobie pomyślałaś, że mogłabyś kontynuować, czyli reżyserowanie? Potem wyreżyserowałam, co tam wyreżyserowałam, Kochanka Pintera, taki kabaret Pokochaj mnie, o samokochanie. Nieco ponad 10 lat temu tak. Przybyłaś tutaj no. Do Teatru Polskiego w Poznaniu. Jak wyglądała ta droga z Teatru Ludowego w Krakowie do pociągiem. Teatru Polskiego w Poznaniu? Pociągiem. A dlaczego tutaj przyjechałaś do tego teatru? Dyrektor teatru wtedy chyba, pan Paweł Szkotak, organizował casting do spektaklu pod tytułem Lament. Potrzebował czwartej postaci. No ja przyjechałam na casting. I tyle. Pan Paweł Szkotak zdecydował się, że zagram tak zwaną czwartą postać. Kogoś, kto jest głosem wewnętrznym trzech pozostałych kobiet. Propozycję stałej współpracy otrzymałam chyba po 2 czy 3 latach takiej współpracy z Teatrem Polskim. A przyjęłaś ją ochoczo? Chciałaś z Teatru Ludowego już zwiewać i przyjść tutaj? Czy wahałaś się? Po prostu przyjęłam tę propozycję. Co lubisz grać tutaj? Bardzo, bardzo, bardzo. Bardzo lubiłam grać w takim spektaklu, który już zszedł. Był. Zszedł był oczywiście. A jaki to spektakl? Chłopiec malowany. Bardzo lubiłam grać w Walizce. Właściwie to we wszystkich spektaklach, bo to wszystko zależy od dnia. A spotkałaś tutaj, będąc w Teatrze Polskim w Poznaniu, takiego reżysera, z którym szczególnie dobrze wspominasz współpracę, która dla ciebie jako aktorki była jakoś ważna, nie wiem, przełomowa? Ja myślę, że każdy reżyser, ale absolutnie każdy, z którym współpracowałam, coś wnosił do mojego myślenia, do mojego świata, jaki on by nie był. I to zawsze, każde z tych spotkań moim zdaniem było ciekawe. Także, nie wiem, nie, przełom to raczej Missouri. Czy ty jesteś osobą nieśmiałą? No tak, jestem.